Hej, cześć, ja jestem KR, a to jest kolejny odcinek z serii Gothic, część druga. Aktualnie znajdujemy się gdzieś na wzgórzu, gdzie znajdują się zabudowania należące do niedawna do bandytów, a w ostatnim odcinku udało nam się ich pokonać. W sumie pomógł nam tutaj Grzegorz, który okazało się też ma na pieńku z bandziorami, w tym z samym Dexterem. Dexter sobie teraz odpoczywa, śpi niczym kotek na kominku tutaj. Udało się go pokonać w ostatnim odcinku, nie sprawił on jakiegoś szczególnego nam tutaj problemu, tudzież kłopotu. Co ciekawe jednak, okazało się, że sam Dexter nie działał w pojedynkę, a z, można powiedzieć, polecenia kogoś nad nim. Konkretnie wspomniał imię pewnego magnata, którego mieliśmy okazję spotkać jeszcze w pierwszej części. Chodzi konkretnie o Kruka. Wygląda na to, że Kruk przeżył tą rzeź, którą żeśmy urządzili w starym obozie. No i tym samym coś się z nim niedobrego wydarzyło. Dexter nie wdawał się w szczegóły, ale wspomniał tylko mimochodem, że to nie jest ten sam Kruk, którego pamiętamy. Ten jest jakiś mroczny, twarz skrywa mu cień, a przy tym wszystkim jeszcze posiada jakiś przeszywający wzrok. Także bardzo możliwe, że został jakoś przywrócony do życia dzięki plugawej magii albo jeszcze czemuś innemu. No zobaczymy, jeszcze musimy się rozmówić w każdym razie z Grzegorzem tutaj. Mamy co prawda jakiś ciekawy nowy trop, mianowicie znaleźliśmy przy Dexterze list, jakąś wiadomość tutaj, tylko ją znajdę. Rozkazy, dokładnie. No i z tej wiadomości wynika, że potrzebują więcej niewolników gdzieś na północnym wschodzie za górami. Co ciekawe, da się tam dostać chyba tylko i wyłącznie statkiem i nie ma możliwości obejścia jakoś wyspy, tudzież gór, które się tam znajdują. No i być może piraci zgodziliby się nam pomóc. Tym niemniej musimy jeszcze zamienić słowo z Gregiem i zameldować mu o tym, co udało nam się znaleźć. Zobaczmy. Znalazłem jedynie ten list. Znalazłem jedynie ten list. Pokaż go. Ach, cholera. To mi też w niczym nie pomoże. Nie powinniśmy byli pozwolić temu gnojkowi tak szybko zdechnąć. Nie wiesz może, jak dałoby się przekroczyć góry w północno-wschodniej części Korinis? Nie. A więc jestem tu uziemiony. Dexter był moją jedyną nadzieją. No a co chciałeś od Dextera? Przybywam zza gór, które rozciągają się na północno-wschodniej części wyspy. I tam też chciałem wrócić. Okej. Mam nadzieję, że ten drań znał sposób na dostanie się tam bez statku. Ciekawe, czyli podejrzewam, że sam Greg, chociaż mówi, że przybywa z tamtych rejonów, to nie zna zbyt dobrze okolicy na tyle, aby dostać się tam z powrotem jakąś inną ścieżką. Być może zawsze po prostu tutaj używał statku. No i wydaje się, że ta nasza pierwotna jakaś tam to podejrzenie odnośnie tego, że musiał stracić swój okręt, wydaje się tutaj właśnie prawidłowe. Ale możemy mu wspomnieć o tym, że widzieliśmy w pobliżu miasta portowego pirata, tego skipa, z którym się mieliśmy okazję rozmówić. Może on byłby w stanie tutaj nam jakoś pomóc. Oczywiście ze słów Kruka wynikało, że trzeba będzie im jakoś zapłacić. W pobliżu miasta portowego widziałem pirata, niejakiego skipa. Co za idiota! Czekałem tam przez 3 dni. Dlaczego pojawił się dopiero teraz? Jak tylko wrócą mi siły, spotka go nauczka. Cholera. A co znajduje się po drugiej stronie gór? Mogę ci tylko poradzić, abyś się tam nie wybierał. To bardzo niebezpieczne miejsce. Taki chudzielec jak ty długo by tam nie pożył. Mam dużo jedzenia.
To może akurat. Jeszcze jedno tutaj. No właśnie, możemy go poinformować o tym, że udało nam się znaleźć jego łupy, ale równie dobrze moglibyśmy je zachować dla siebie. I w sumie, skoro się nie domaga i nie dopytuje, to ja się nie będę tam wybiegał przed szereg. No dobra, na razie zapytam, co z tym jeszcze jedno, co to jest? Jeszcze jedno. Najpierw przynieś moje zakopane rzeczy. Później będziemy mogli porozmawiać o innych sprawach. A to pocałuj psa w rajtuzy. Zobaczmy, jeszcze możemy coś zwędzić tutaj. Tu już wszystko w sumie zebraliśmy. Był ten kuferek. Moglibyśmy się kimnąć. Natomiast ja jeszcze sobie myślę, że mamy stosunkowo niewiele strzał. A czeka nas jeszcze chyba konfrontacja tam. Tu coś leży, czy mi się wydaje? Leży. Leży łodyga bagiennego ziela. Dobra. Może się zdrzemniemy do rana. O. Pięknie. I co? Grzegorz cały czas na stojąco tutaj? Nie, usiadł sobie w fotelu. W pewnym momencie się sam zmęczył. Mówi, dobra. Nie będę stał jak kołek. No i zobaczmy. Bandyci tutaj się pięknie rozkładają. Tu nie ma. Już wszystkich żeśmy splądrowali. Ktoś ich tutaj porozrzucał. Wszystkich po okolicy. Wygląda na to, że może wieczorami wracają, znaczy nad ranem już wracają na swoje pozycje. Niczego tu wszystkich chyba żeśmy splądrowali. No właśnie, tu jest jeszcze jedna, wieża tutaj. A zatem myślę, że może warto by było tutaj sobie podejść i zobaczyć, czy tam nie ma czasem jakichś śladów tego Patryka, bo to było jedno ze zleceń, które otrzymaliśmy od... O właśnie, tam jest jeszcze jakiś gagatek. Strażnik. Jakoś by go trzeba tutaj było wysłać. O! No teraz... O cholera, ten jakiś taki wytrzymalszy. Halo, panie strażnik. O! Cholera, 400 sztuk doświadczenia. Sztuk, no, 400 punktów. Zobaczmy, esencja lecznicza, piwo i srebrny pierścień miał przy sobie, czyli ci strażnicy jakieś takie kafary. Cholera. O, a ci pognili. Ciekawe. Esencja lecznicza, piwo. Też miał srebrny pierścień. Tutaj kolejny rum, piwo, ryba i bryłka złota. O matko. Jabłko, gin, bryłka złota i łodyga bagiennego ziela. Tu ktoś śpi? O cholera. Nie przeszkadzaj sobie. No teraz to... O, położył się z powrotem. Chłop stwierdził, mówi, dobra, a bo idę spać dalej. Ciekawe, że jeszcze spało tej porze. Biały rum, piwo, ryba i bryłki złota. Elegancko. Zobaczmy, co w kuferku. Oto otwarte. Esencja lecznicza, srebrny puchar i 30 sztuk złota. Też jest nieźle, żeśmy tego nagromadzili od zatrzęsienia. Ciekaw jestem, co na te nasze przygody powiedzą. Rębi czerep, co to jest? Cholera, jakieś przedmioty ciekawe. Tutaj już tego jegomościa żeśmy splądrowali. Zobaczmy, czy na szczycie tejże wieży coś ciekawego uda nam się znaleźć. Ile zostało nam tych strzał? 8, cholera. Nie jest dobrze. Trzeba by wrócić do obozu i uzupełnić zapasy. No tu nic więcej nie ma. Tam jest ta wieża, z której żeśmy się przywlekli i to wszystko. Zaniosło się deszczem. Tu na górze jest coś jeszcze takiego ciekawego. Cholera, wygląda jak jakaś skrzynia i płonące... Dałoby się tutaj wskoczyć? No bo jak inaczej? Musiałbym bardzo wysoko skakać. Zapiszmy sobie może rozgrywkę i zobaczymy. Może coś tu się da wykombinować. Wygląda to nieźle. Oho, dobra. O kurde! Ognista strzała. Jeszcze jedna. Ognisty łuk. Co to jest? Obrażenia 50. Wymagana zręczność 20. Cholera! Zadaje takie same obrażenia jak... ten, który my mamy, tylko nasz wymagał znacznie więcej zręczności, a ten połowę mniej. Co to za przedmiot jest? To jest w ogóle jeszcze jakaś ognista strzała. Ciekawe. Może można to
wykorzystać w konfrontacji z jakimś potężnym przeciwnikiem i podpalić takowego. Zobaczymy. Tu jest jeszcze jakiś kuferek. Lewo, prawo. Nie, czyli lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo, nie. Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Prawo też nie. Lewo, prawo, lewo, lewo, a lewo, prawo, cholera. O, udało się. 17 ognistych strzał jeszcze. Ciekawe, co to za miejsce. Z jakimś łukiem. Dobra, zapiszmy sobie tutaj rozgrywkę. I teraz droga na dół nas czeka. A mam nadzieję, że się nie pośliznę. Czasami takie ci... O! Dobra, udało się. Już się chwilę zlękłem, bo czasami postać gdzieś poleci, a ślisko jest, bo deszcz pada. To nigdy nie wiadomo. Można wypikować na sam dół, a tego byśmy nie chcieli. No dobra, ale piękny dzionek nastał. Nowy. Zresztą w ostatnim odcinku też udało nam się zdobyć kolejne punkty nauki. Mamy 10 poziom doświadczenia aktualnie. 28 785 na 33 tysiące. No sporo nam brakuje, jakby nie patrzeć. Jeszcze jest jakieś 4 tysiące z hakiem. Dokładnie chyba 4215. A więc sporo pracy przed nami. Chyba udało się nam też wybić większość stworzeń. Przynajmniej z tej części lasu. Jeżeli chcielibyśmy pokonać trolla, to musielibyśmy się chyba wrócić do Corinis. Tam, z tego co kojarzę, Zuris miał w swoim inwentarzu jakieś zwoje ze zmniejszeniem potwora. No właściwie tylko chyba jeden, więc trzeba by go dobrze użyć. Trolle mamy dwa. Chyba jesteśmy też nieopodal samej farmy Onara. Moglibyśmy gdzieś tam, bo już widzę, tutaj owce jakieś są. No właśnie, sporo tych owiec. Jest tu coś jeszcze ciekawego, co moglibyśmy luzem zebrać? Cholera, ale się rozpadało na dobre. Tam jakiś facet stoi, kto to jest? Pepe. Cholera, Pepe. Kim ty jesteś? Halo, Pepe? Co tu porabiasz? Co porabiasz? Pilnuję owiec. I unikam kłopotów. Cholera, chłop tam. Nie zawsze się udaje, co? No, szczególnie gdy wokół tylu najemników. Cieszę się, że jestem na pastwisku, choć i tu bywa niebezpiecznie. Okej. A jakież to niebezpieczeństwa czyhają na pastwisku? Jakie to niebezpieczeństwa czyhają na pastwisku? Po okolicy włóczy się niewielka watacha wilków. Ostatnio cholerne bestie prawie każdego dnia porywają jedną owcę. Jeszcze kilka dni temu miałem ze dwa razy więcej owiec. Kiedy Onar się o tym dowie, chyba mnie zatłucze. Okej. Dlaczego nie powiedziałeś o wilkach najemnikom? Dlaczego nie powiedziałeś o wilkach najemnikom? Mogliby się ich przecież pozbyć. No właśnie. A, wiem. Powinienem powiedzieć, ale nie powiedziałem. Teraz, kiedy tyle owiec zostało porwanych, wolę już nic nie gadać. Przecież właśnie powiedziałeś mnie. Właśnie zaczynam tego żałować. Ale Pepe, niezły gość. Ta, wiem, no, no nie powiedziałem, no. No dobra, a gdybym zabił te wilki? A gdybym zabił te wilki? Ty sam? Nie wierzę, już chyba prędzej zrobiłby to któryś z moich baranów. Może. To była tylko taka sugestia. Przejdę się do chłopaków i zapytam, co oni na to. Zaraz, a zresztą dobrze, w porządku. Jesteś wielki i silny, mógłbyś pokonać i setkę wilków. Bardzo proszę. Na ogół czają się w krzakach na obrzeżach pastwiska. Myślę, że są tylko cztery. Tylko cztery, tak? To zobaczmy, bo ja mam... No... Przez przypadek kliknąłem? A dobra, nic się nie stało. Mam tylko 8 strzał. Mam nadzieję, że nie będzie mi zużywać tych ognistych. No ale dobra, w razie czego też są. Zobaczmy, może gdzieś tutaj znajdziemy jakieś wilki. Tu się coś ciągnie. Oho, niebieski bez, okej, może być. Tu wygląda jak jakaś półka skalna. Ciekaw jestem,
Czy też dałoby się wskoczyć? Mam tylko nadzieję, że nie prowadzi do jakiegoś dziwnego miejsca, jakiejś jaskini z kolejnymi szkieletami. Ale się rozpadało na dobre, cholera, leje i leje. Nie, tu jest chyba... Tam są te ognie, które należały, zdaje się, do... No tego groma, czyli drwala. Ale tam są kolejne. A tam jeszcze nie byliśmy. Dobra, zaraz zobaczę, co tam jest. O, grzybki chyba tutaj są. Widzę jakieś mięso kopacza. O kurde, jedno w drugim było. Tu jeszcze jedno. Pięknie. Oho, słychać wilki. Młody wilk, okej. No chodź. Wow. Raz. Dwa. Cholera. Trochę gryzą. Pepe. No dobra, ale nie biją aż tak mocno, tylko... Uspokój się. Cholera. Dobra. Czyli wystrzeliliśmy 7. Ale dobra, poszło jakoś. Pozbierajmy sobie. Też mają tutaj mięso i skóry wilka. Spoko. Tylko te były młode, więc mam nadzieję, że nie ma tutaj gdzieś matki, stada. W dodatku rozsierdzonej tym, że zabiłem jej potomstwo. To coś leży w ogóle. Tam coś daleko fruwa. Co to jest? Polna bestia? Nie o to chodziło. Ognik. O cholera. Kurczę, tu jeszcze są jakieś polne bestie. Przydałoby się, tylko strzał nie mamy niestety. Muszę uzupełnić zapasy. Chleb. Tu jest jeszcze jabłuszko. Mleko. Tu są jeszcze jakieś rzeczy. O, strzały. No ale to chyba nie wystarczy. Łuk wierzbowy. Kolejna strzała i jeszcze jedna. Pięknie. Wygląda jak jakiś obóz należący też do jakichś myśliwych. No właśnie. Skóra wilka. Owcza skóra. Skóra wilka. Kolejna i kolejna. Owcza skóra. Skóra cieniostwora. O panie. Kolejne 250 sztuk złota w kieszeni. Elegancko. Tu jest jeszcze jakiś kufer. Otwórzmy sobie. 20 sztuk złota i sztylet. No i pięknie. Mam nadzieję tylko, że uzupełnili zapasy, jeśli chodzi o te strzały. Zardzewiały krótki miecz. Na szczęście już się rozpogadza. Przestało lać jak z cebra. Zobaczę jeszcze sobie tę stronę, czy coś tutaj ewentualnie w tych krzaczorach mogłoby być. I wrócimy się do obozu, zanim zacznę dalej gdzieś tam chodzić po tym lesie, bo widzę, że sporo jeszcze stworzeń zostało. Też spoko. Podejdziemy sobie może... Może najpierw podejdę do tego pasterza i zamelduję mu o tym, że udało nam się pokonać te wilki, które prawdopodobnie podkradały mu tutaj owce. Pepe, ciągle żresz. Ej, ty. Pozbyłem się wilków. Pozbyłem się wilków. O, i 250 punktów doświadczenia. Innosowi niech będą dzięki. No, nie miał z tym nic wspólnego. Nie wiem, jak powiedzieć Onarowi o tych wszystkich porwanych owcach. To wszystko wina tego przeklętego Bulka. Bulka? To jest ten chyba ochroniarz, tudzież jakaś prawa ręka Sylwia. Niezbyt wygadany facet. Mieliśmy okazję zamienić dwa słowa. Z nimi w tawernie, w tej gospodzie, tudzież cholera wie, stołówka. Dobra, co z tym Bulkiem? Dlaczego wspomniałeś Bulka? To jeden z najemników, właściwie to on miał się zajmować ochroną stada. Zamiast tego on i jego kumpel Sylwio przesiadują całymi dniami z Teklą w kuchni. Jeśli nie dostanę zapłaty, to będzie wina tego drania. Gdybym chociaż mógł mu spuścić porządne lanie. Jednak wszyscy się go boją, to prawdziwy morderca. No tak słyszałem. Co tam u ciebie, jak owce i czy mógłbym kupić owce? No właśnie, podejrzewam, że ta kwestia dotyczy potencjalnego przyjęcia w poczet nowicjuszy klasztoru Innosa, bo tam trzeba nie dość, że przynieść owce, to jeszcze 1000 sztuk złota i może tutaj dałoby radę gdzieś coś kupić. Oczywiście, gdybyśmy chcieli
do klasztoru dołączyć, a raczej nie chcemy. No dobra, a co z tymi owcami? Co tam? Jak tam? Jak owce? Wszystko w porządku i ze mną, i z owcami, przynajmniej z tymi, które pozostały przy życiu. No Pepe niezły zawodnik, dobra. Zostawimy go w spokoju, niech on sobie tutaj weźmie się z powrotem za jedzenie tych swoich jabłek. O, tu jest Kord. Moglibyśmy od razu zameldować mu o tym, że niestety nie udało się Patryka znaleźć. Hej, ty! Nic mnie już nie dziwi. Odwiedziny u Dextera mam już za sobą. Odwiedziny u Dextera mam już za sobą. O, kolejne punkty. I? Nie żyję. Nie znalazłem żadnego śladu tego twojego Patryka. Dexter go zapamiętał, ale mówił, że Patryk od dłuższego czasu już ich nie odwiedzał. Masz pewność, że nie kłamał? Nie, ale żadnymi innymi informacjami nie dysponuję. Nie rozumiem, gość zaginął bez wieści. Twoja część umowy została jednak wypełniona. Co więc z próbą Torlofa? Wróć do niego. Próba zakończona pomyślnie. Mówiłem, że się tym zajmę. Tak, bo ja też się tym zajęłem. Niech będzie. Dobra, zobacz. Kurde, jak on za każdym razem wyciąga ten miecz, myślę, że on mi zaraz przywali, ale... na szczęście obyło się bez. Dobra, pogadajmy sobie z Torlofem. Zobaczymy, co on na te wszystkie wieści. O, co sądzą o mnie najemnicy? Co sądzą o mnie najemnicy? Nie ma innej kwestii. Pomyślmy. Wilk mówi, że nie ma nic przeciwko tobie. Okej, czyli jednego mamy. Drugi niekoniecznie. Nie chcę tutaj więcej idiotów pokroju Sylwia. Prawdę mówiąc, ja też. Kord uważa, że musisz najpierw podszkolić się trochę w walce orężem. Cifer mówi, że musimy cię koniecznie przyjąć. Chyba ma o tobie bardzo wysokie mniemanie. Najwyraźniej. Kord uważa cię za mięczaka. Sentenca będzie na ciebie głosował. Twierdzi, że... O, a to ciekawe. Raul jest przeciw tobie. Facet chyba cię po prostu nie lubi. O Sylwiu i Bulku nie muszę chyba nawet mówić. Ci dwaj kretyni nie poprą nikogo. Booster powiedział mi, że stchórzyłeś, gdy wyzwał cię na pojedynek. Jaki Booster? To był kiepski pomysł. Może powinieneś wrócić i wyzwać go jeszcze raz. Najwyraźniej. Reszta najemników nie zajęła żadnego stanowiska. Okej. Większość z nich przekonałeś, przechodząc próbę. Nawet jeśli Kord się temu trochę przysłużył. Jak się przysłużył? Możesz w każdym razie liczyć. Całkiem nieźle, ale to ciągle za mało. Cholera. No dobra, ale udało nam się. Większość tutaj... znaczy większość. Coś podziałaliśmy. W każdym razie dalej mamy wytyczne. Musimy pewnie obić parę mord innym najemnikom. A do tego jeszcze moglibyśmy spróbować wykonać te jakieś pomniejsze zadania. Tak się tylko zastanawiam. Zobaczymy najpierw. Przede wszystkim trzeba uzupełnić strzały. Nie ma co tu paradować bez tego. Ciekaw jestem, czy Beneta moglibyśmy jakoś przekonać? On coś tutaj powie? Chcę przyłączyć się do najemników. Więc przestań paplać i idź do tego. A, okej. On cię wypróbuje. Przeszedłem próbę. Dobrze, a więc poprę cię. No. Dobra. Możesz mnie nauczyć, jak wykuć miecz. Naucz mnie, jak wykuć broń. Nie, raczej nas to nie będzie interesowało. Spróbujmy kupić jakieś strzały, o ile ma. Ma, dobra. Na szczęście. Może jeszcze moglibyśmy odwiedzić no, panią na farmie Sekoba. Może ona by coś też miała. Dobra, uzupełnimy sobie 50 strzał. Może bym mu coś opchnął tutaj, czegoś, czego nie potrzebuje. Na przykład taki rębiczerep raczej się nie przyda. A 105 sztuk złota by wpadło. Do tego są dwa kiepskie, szerokie miecze. Mamy jeszcze te miecze zwykłe. Ciekawe, dobra. 9 mieczy też sprzedamy. 75 za sztukę, cholera. Cyk. I 3320 już kasiorki tutaj. Pałasze bandytów Z2 możemy sprzedać, jeden sobie zostawimy. Zardzewiały krótki miecz. Kilof jeszcze sobie zostawię. Kiepskie krótkie miecze. 14 lak. Jakaś laska. Dwa sztylety. Ten ognisty łuk na razie sobie zostawię, bo ciekaw jestem, czy on czasem jakoś może nie miota też takich ognistych strzał. Byłoby fajnie. Tu są natomiast jeszcze dwa łuki zwykłe.
Jeszcze jest łuk wierzbowy. Trochę słabszy. Od tego, który mamy, 16 bełtów. No i pięknie. Tutaj jeszcze mamy spore ilości jakichś skór, które moglibyśmy sprzedać, świeczników, młotków, tego typu rzeczy. To też w sumie moglibyśmy sprzedać. Jakiś młotek nie będzie raczej potrzebny. Chyba że wykorzystuje się go w, na przykład podczas wykuwania jakichś przedmiotów i też zużywa, tak jak na przykład menzurkę czy coś takiego. No ale na razie raczej nie będę z tego korzystał. Tu jest jeszcze na przykład patelnia. Ciekawe. A, zgonimy. Podobnie jak te wszystkie piły. Jakieś grabie. Tu jeszcze mamy na przykład żuwaczki dwie. Nie mam czasu na takie. I rozdrabniacz. Okej. Dobra. Myślę, że tak wystarczy. 3667 to naprawdę niekiepsko, jeśli chodzi o kasę. Coś moglibyśmy fajnego kupić, gdyby tylko mieli jakiś dostęp na przykład do ciekawych pancerzy. Dobra. Wilku, znalazłeś już jakąś pracę? Co słychać? Znalazłeś już jakąś pracę? Jeszcze nie. Daj mi znać, gdybyś miał dla mnie jakąś robotę. O, czyli moglibyśmy coś mu zaproponować, gdyby był potrzebny. Szkoda, że nie możemy nająć do pomocy. To by było. Też bym był skłonny zapłacić może kilkadziesiąt sztuk złota, aby potowarzyszył mi na przykład w polowaniu. Pójdę jeszcze na farmę Sekoba. Zobaczymy, czy tam udało się uzupełnić strzały też. Czy jakaś dostawa od wędrownych kupców już była. Ewentualnie wystrugali. No bo nie ukrywam, przydałyby się w konfrontacji z tymi potworami. Tam jeszcze widziałem jakieś polne bestie i tego ognika. Też się zastanawiam, czy dałoby radę się z tym zmierzyć. Polne bestie jak najbardziej, ale ognik to przeciwnik, z którym jeszcze nie miałem okazji walczyć. Dobra, to już prawie na miejscu jesteśmy. Pogadamy sobie z Rosji. I zobaczymy, czy ona ma coś nowego. Ciekawe, tu jest jeszcze informacja, jak wygląda pomoc ze strony Onara. A on coś pomaga? Jak wygląda pomoc ze strony Onara? Czasami wiemy wcześniej o planowanym przez straż ataku. Okej. Wtedy wysyłamy kogoś na farmę właściciela ziemskiego i prosimy o pomoc. Z reguły najemnicy, których opłaca, przybywają tu na czas, by rozprawić się ze strażnikami. Ale tak po prawdzie, najemnicy wcale nie są dużo lepsi od najeźdźców. Okej, rozumiem. No dobra, no to co możesz mi zaoferować? Pokaż mi tam, czy masz jakieś może strzały nowe. Ol, rewelacja, proszę państwa. Kolejne strzały. Moglibyśmy sobie nawet kupić teraz ten kościany łuk i nawet by to nas jakoś tutaj specjalnie nie obciążyło finansowo. No ale nie wiem, czy jest sens paradować z łukiem, którego jeszcze długo nie założymy. Dobra, ale 50 strzał to jest już niekiepsko, czyli mamy powyżej 100 chyba, co? No 105 dokładnie, dobra. Na jakiś czas wystarczy, przynajmniej na te stwory, które tam widzieliśmy. No i mamy też te 10 punktów nauki, które moglibyśmy przeznaczyć. Mogę spróbować. O cholera, tu są jeszcze jakieś polne bestie. Dobra, to je też zgolimy. Tak, jakieś. Raz i dwa. I teraz tą polną bestię. Raz. Okej, pięknie. Tylko tym razem mogę je tutaj żuwaczki jeszcze wyciągać elegancko. Ciekaw jestem, czy tym przedmiotem również Bosper byłby zainteresowany, czy on tylko i wyłącznie skóry. Tam jeszcze pamiętam był cieniostwór w lesie. Tu jest chyba jakaś. Nie, tu więcej jest tych owiec. Myślałem, że może jakaś samotna. Ciekaw jestem, czy można na przykład tak ukraść po prostu owce. Podchodzisz, cyk. I hyc do klasztoru. Właśnie, możemy sobie jeszcze uzupełnić życie. Na pewno tutaj mamy jeszcze 3 jabłuszka. To raz, dwa, 3. Może to by warto ewentualnie, jeżeli jest taka możliwość, to kupować sobie jakieś jabłka.
od chociażby Eleny tutaj przecież handluje, z tego co kojarzę, jakimiś towarami wytwarzanymi na farmie. Może dzięki temu moglibyśmy podciągnąć troszkę siłę. Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Po prostu tu jest Elena. Pogadam sobie z nią jeszcze, zobaczę. Ona powinna też mieć na sprzedaż jakieś jabłka. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Co mogę ci oferować? No właśnie, na przykład te jabłka chciałem. Szkoda, że tylko dwie sztuki. Jakby miała więcej, na przykład z 20, to byśmy mogli kupić i 20 tych jabłek. Chyba nie wiem, ile tam dokładnie potrzeba, czy tych jabłek 25, czy 50, żeby podciągnąć nieco siłę. Trochę ich już żeś... O! Smakuje świeżo i soczyście, no i pięknie. Coś tu podskoczyło? No teoretycznie dalej jest ta siła 15. Czyli tak nieszczególnie, chociaż... Nie wiem, czy to nie jest związane z czymś, z jakimś przedmiotem. Chyba nie. Dobra, tutaj jeszcze w tym lesie coś widziałem. Tu jest Pepe po prawej stronie, to jemu żeśmy ostatnio pomagali. Kolejne polne bestie są tam gdzieś tego ognika. Pokonamy te polne bestie, zapiszę sobie rozgrywkę i spróbujemy swoich sił z polnym ognikiem. Z ognikiem po prostu. Teraz cholera. Trafić, panie, trzeba. Dobra, elegancko. Mam nadzieję, że nie sprawi nam jakoś szczególnie problemu. W razie czego mamy jakiś zwój, moglibyśmy go poczęstować jakimś zwojem z ognistą strzałą albo czymś takim. 94 strzały, jeszcze to też dalej spoko. Mamy wodę, moglibyśmy się napić, dawno nie piliśmy żadnej wody. Łe, jakoś tak się aż ekran oddalił. Tutaj mamy na przykład jeszcze jedną kiełbasę. Może zjedzmy sobie te smażone mięso, bo raczej nic z tym nie zrobię, a w pewnym momencie też znacząco straci na wartości i będziemy mogli je tylko ewentualnie przesmażać po to, żeby sprzedać. Teraz jeszcze coś tam uzupełnia. A ciekaw jestem swoją drogą, gdybyśmy założyli sobie ten ognisty łuk i jak to się spisze. Mam nadzieję, że on się jakoś nie niszczy, ani nie wyczerpuje. Chociaż moment, bo czy on czasem nie strzela tymi strzałami ognistymi tylko i wyłącznie? Możemy spróbować na tego ognika, zobaczymy. O cholera. Dziki. Co tam się stało? Ten ognik się tak jakoś zapalił. Biegnie za nami. Znaczy biegnie, leci. Leciał. Łe. O cholera, przestrzeliłem go chyba. Łe. Co jest grane? Nie trafiam w typa w ogóle nic a nic. Matko boska, nie jest dobrze. To jest jakiś... Chciałem go strzelić tą ognistą strzałą. O, roślina lecznicza. Nie zadziałało. No leci za nami. Kolejna roślina. I kilof jeszcze znalazłem. Dobra, spróbujemy go. Irdest polny. Pełno przedmiotów, jak nie trzeba. Załóżmy sobie. Chyba z tego ognistego łuku da się strzelać tylko i wyłącznie wtedy, jeśli mamy założony... Znaczy... Łatko, jak wyskoczył! Z dachu na mnie skacze. O! Czyli trzeba... Typ, co się kręci? Co tu się wyprawia? Próbowałem go strzelić strzałą ognistą, nie zadziałało. Okazało się, że strzeliłem zwykłą i chłopa poskładało. No wiecie co? Dobra, ale jeszcze kilof okazuje się, że przeoczyłem. No a sam ognik nie sprawił takich problemów. Ani nam w sumie chyba obrażeń nie zadał, ani nic takiego, chociaż przez chwilę się nie wiedziałem, czego się spodziewać, bo tam się buzował, jakoś kręcił. Jakieś jaja się działy. Dobra, czy tu jest tylko jeden dzik? Chyba tak. Dziku. Ło. Ale sklepany. Zbierzmy sobie te fanty. Tam się coś jeszcze pali. Wygląda na jaskinię. O. Goblin. Okej. Cholera.
Dobra. Mamy do czynienia z goblinami. Pięknie. Halo? Mhm. Chodź. Trach. Idziesz? Okej, spróbujemy raz. Okej. Dobra. I trójka poskładana. Pięknie. Laga. Kolejna laga. Cholera, tak buczy tu coś. Jakieś pszczoły chyba, albo osy. Co za dźwięki. Dobra, zapiszmy sobie rozgrywkę, sprawdzimy, co jest w tej jaskini, oprócz goblinów, które tu gdzieś się kręciły. Będzie ich więcej? Tam kolejny, dobra. No chodź. Pach. Oho, chyba kolejnych słyszę. Za ścianą. Ciekaw jestem, czy tu przylecą. Ciemny grzyb. Tu jest jeszcze jakiś kufer. Moglibyśmy sobie... Lewo, prawo. Nie, czyli tak lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, nie. Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo też nie. Prawo, prawo, lewo, 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 ok. Kwarcyt. 23 sztuki złota i 3 ryby. No dobra, niech będzie. Strzały by się jakieś przydały. Nie pogardziłbym. Cholera, słychać je tutaj za ścianą. Sporo ich tam chyba. Co najmniej kilka. Zobaczymy. Oho, ale to już chyba jakiś inny. Ten wygląda na czarnego goblina. Aha, czarny goblin. Czarnego... Dobra. O cholera. Ruszył. Dobra. Ale jeden biegnie, dobra, spoko. Nie jest źle. Zaraz go tu spróbuję jakoś... O. Wychuśtać. Ależ... Ja się spodziewałem nie wiem czego. No tu się okazuje, że jednak te wszystkie punkty, któreśmy zainwestowali zarówno w zręczność, jak i w to łucznictwo, robią tutaj teraz robotę. Składamy jak zapałki. Czarny goblin. Tu jest jeszcze gobliński wojownik. To jest jakiś inny gagatek. Z nim chyba nie miałem jeszcze do czynienia. Może spróbujemy wyciągnąć pojedynczo. O cholera. Dobra, biegnie ich tu sporo. Zobaczymy, co nam z tego przyjdzie. Nie chciałbym, żeby mi przydzielił tą pał. To jest jakiś twardy zawodnik? Cholera. Ale wściekły. Co się dzieje? Dobra, dostał tutaj jeden. Nie, dostaję, okej, nie jest źle. Ty, ale ja też. Całkiem nieźle mnie tu klepnął. Jakby mnie tu obsiadły cała trójka, mogłoby być nieciekawie. Cały czas słychać to, te gniazdo. Laga, mięso kopacza. Tutaj mamy lagę. A co miał ten gagatek? Zardzewiały krótki miecz i zardzewiały krótki miecz. Na wypadek, gdyby mu jeden zardzewiał za mocno. Zobaczmy, co oni tam mieli w tej noże swojej. Może uzupełnimy sobie życie jeszcze tylko wcześniej. A zjemy jakieś grzyby. Raz, dwa, trzy, cztery. I do tego jeszcze może smażone mięso. O. No i trzeba będzie się przerzucić na coś innego. Jakiś serek albo chlebek. Coś tego typu. Tu mamy jeszcze owadzie mięso. No trochę więcej chyba. Chociaż nie, to akurat nie odnawia zbyt dużo. Kiełbasa coś tam. Podobnie w sumie jak smażone mięso. Chociaż wygląda na to, że jest kilkukrotnie droższa. Dobra, i zobaczmy, co tutaj jeszcze jest. O, jakieś dwa kufry. Tu w ogóle coś leży. Buława drzewcowa. Okej? Okay. A to? Kamienna tablica. Tu jest jeszcze rdest polny. Zobaczmy, co w kuferku numer jeden.
No, wytrych się złamał. Prawo. Czyli tak, prawo, lewo, prawo. Prawo, lewo, prawo, prawo. Jeszcze raz prawo, Alu? Nie. Prawo, lewo, prawo, prawo, lewo. Cholera. Prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. To też nie. Prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. O! Dwa wytrychy. Akurat ten, który tam mi trzasnął. Może coś tam uzupełnimy. 32 sztuki złota, miecz, smażone mięso i gin. No proszę, tu już mięso było przesmażone. Nie trzeba było się tam zabawiać. Zobaczmy w tym kuferku. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo. Okej. Okay. Kwarcyt, 13 sztuk złota i ryba. No ale dalej stoimy bardzo przyzwoicie z kasą. Do tej pory żeśmy gdzieś tutaj wystrzelali około 30 strzał, zatem jeszcze mamy w zapasie ich trochę. Tu się okazuje, że jakieś gobliny mieszkały nawet. Ciekawe, tak blisko najemników. O, tego jeszcze goblina nawet nie splądrowałem. Tak blisko najemników i jakoś się tutaj nie pofatygowali. Ciekaw jestem, co oni całymi dniami robią. Tam się okazuje, że Dar sobie popala ziele. Wilk narzeka, że nie ma co robić. A tutaj ja widzę, sporo jest do roboty. Jakieś wilki inne się zalęgły i napadały na stado. Tu jeszcze mam jakieś grzybki, też sobie pozbieram. I chyba będziemy szli od tej całkiem już północnej części. Tu już więcej raczej chyba nic nie znajdziemy. No chyba, że się mylę. O cholera, pomniejszy szkielet. Czy to jest jakiś ciężki zawodnik? Może mam pomysł. Spróbujemy wykorzystać na takiego szkieleta, bo z tego co się orientuję, to strzałami wiele nie zrobimy, ale może ognistą strzałą. Nie taką, taką bardziej o. Taką. Zobaczymy, jak go fuknę. Czy to coś zadziała. O cholera. O jejku. Cholera, chłop trochę klepie. No, nie da się ukryć, że chłop deczko tłucze. Może dałbym mu radę nawet jakoś w walce, w takiej konfrontacji mieczem. Cholera, nie dam rady. Boże, ale rypie to główienko. Matko boska. No, pomniejszy szkielet mnie tutaj tłucze. Dobra, uciekaj! Żebyś wiedział. Niestety, ale okazuje się, że O, idzie sobie na spacer. Chyba idzie rypać Pepe albo owce. No to narobiłem ambarasu trochę. Pepe! Cholera, mam jakąś... coś mocniejszego, aby mu przywalić? Kula ognia. O, to może zda egzamin. Tylko uzupełnimy jakieś życie roślinami leczniczymi. O Boże, ile tego trzeba zjeść. Cholera, te szkielety to takie, powiem szczerze, trudne przeciwniki. Spodziewałby się kto, że pomniejszy napisane to raczej złamie się na strzała, tu okazuje się, że niekoniecznie. Raz, dwa, trzy, cholera. Dobra, na razie tyle może starczy. Gdzie ja mam to? Pod numerem 5 zdaje się jest. Sporo tych kul ognistych mam. Gdzie ten szkielet poszedł? Na spacer. Owca? Owca? Nie, no owiec chyba nie ruszył. Po prostu się znudził, poszedł w tą stronę i tyle go widzieli. Aha. Okej. Okay. No nieźle. A to interes. No dobra, ale skoro tak, to myślę, że... schowajmy to, bo jeszcze
łupią nam czaszkę ci najemnicy. Zastanawiam się, czy nie warto by tutaj zainwestować może trochę punktów nauki w walkę bronią jednoręczną, właśnie na wypadek takich dziwnych rzeczy, kiedy konfrontujemy się z przeciwnikami, którzy no, mają jakąś wysoką odporność na strzały. Plus jest taki, że coś tam jednak wpadło tego doświadczenia. Brakowało nam potem 4000, a już teraz brakuje, no powiedzmy sobie, jakieś 2,5, więc troszkę skróciliśmy ten dystans. Natomiast jeszcze jest osobna kwestia, że mamy sporo zadań, które moglibyśmy gdzieś tutaj, podejrzewam, wykonać, albo już wykonaliśmy, na przykład zameldować Watrasowi o tym, co udało nam się odkryć. Mamy tego kupca, którego napadli właśnie bandyci z tymi kamiennymi tablicami, złotą misę dla Bromora moglibyśmy oddać. Ewentualnie na przykład jeszcze kwestia jest osobna tego, że moglibyśmy udać się do miasta z powrotem i poprosić Kasję na przykład o przeszkolenie w kradzieży kieszonkowej. Może to by się tutaj sprawdziło, choć nie wiem, jak dużo zręczności potrzeba, aby z powodzeniem gdzieś tam obywateli miasta Korynis okradać. To też chyba takie trochę perpetuum mobile, bo zainwestować punkty nauki w kradzież kieszonkową po to, żeby okradać obywateli, a to chyba też daje jakieś punkty doświadczenia. No ale tak czy siak myślę, że to będzie doskonały moment na to, aby zapisać sobie tutaj w tym miejscu odcinek i zakończyć jego nagrywanie. Natomiast no, w przyszłym odcinku zobaczymy, co właśnie możemy zrobić potencjalnie dalej tutaj, żeby urosnąć nieco w siłę, bo ewidentnie czuję, że chociaż z powodzeniem możemy się konfrontować z przeciwnikami takimi jak topielce czy polne bestie, no to dalej część nam będzie sprawiać problemy, głównie te nieumarłe. Tutaj podejrzewam, przydałoby się zainwestować bardziej w broń jednoręczną. A w tym celu, no to, tak jak powiedziałem, trzeba kolejnych punktów doświadczenia i awansów na kolejne poziomy. Może warto by odwiedzić sobie Korynis i zobaczyć, co tam słychać. Także tyle ode mnie. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Chciałbym wam życzyć przyjemnego popołudnia bądź wieczoru, no a my, jak zwykle, widzimy się w następnym. Także trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć.